Dosłownie kilkanaście dni temu polską debatą publiczną wstrząsnął tekst doktora Marcina Kędzierskiego z Klubu Jagiellońskiego o końcu katolickiego imaginarium, końcu świata wyobraźni katolickiej. On był dość szeroko, jak na polskie warunki, komentowany i właśnie o tym tekście, o tym, czy kończy się świat, przemija postać tego świata, czy kończy się czas, w którym posługiwaliśmy się katolickim obrazowaniem i katolickim językiem. Chciałbym dziś rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi właśnie dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Witam serdecznie. Ekonomicznego w Krakowie. Dzień ekonomicznego, dobry. Tak, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta Christianitas. Witam również serdecznie. No i zaczniemy od doktora Kędzierskiego. Panie doktorze, rzeczywiście kończy się świat. Ten świat, który znamy, przemija postać tego świata. Jesteśmy w takiej sytuacji, jaką wieszczył Alistair MacIntyre, mówiąc, że barbarzyńcy są już nie tylko u bram, ale barbarzyńcy są u władzy. I tą władzy kluczowej, można powiedzieć, posługując się analogią z pana tekstu, czyli u władzy wyobraźni i języka. W jakimś sensie to jest koniec czegoś, co znaliśmy, ale to jest doświadczenie, które jest obecne w życiu chrześcijan wszystkich pokoleń, to znaczy, że coś przemija, ale niewątpliwie ta sytuacja, w której się dzisiaj osoby wierzące znajdują, jest w jakimś sensie nowa. Dlatego, że pojęcia, czy język, którym się posługujemy, czy obrazy, którymi żyjemy, którymi myślimy, przestają być zrozumiałe dla społeczeństwa, dla szerokich mas. I to, co niewątpliwie odróżnia ten czas od takiego okresu prechrześcijańskiego, czyli tych początków chrześcijaństwa, wtedy również chrześcijaństwo posługiwało się obrazami czy językiem, który nie był zrozumiały, jest fakt, że wówczas chrześcijaństwo startowało z pozycji takiego nowo startującego. Natomiast my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której chrześcijaństwo już ma za sobą 2000 lat, w którym miało no, taką dominującą rolę nie tylko w sensie religijnym, ale także w kulturze. No i dzisiaj musimy sobie poradzić z tym zanikaniem katolickiego imaginarium w rzeczywistości, w której to katolickie imaginarium było bardzo mocno obecne, więc jesteśmy w kompletnie nowej sytuacji, w której musimy się zupełnie nowo odnaleźć, no bo my tej sytuacji tak kulturowo nie znamy, ponieważ ona dla naszych ojców czy dla naszych dziadków była po prostu była obca. I Tomasz Rowiński, chciałem się zapytać właśnie, czy rzeczywiście jest, no nie chcę się powiedzieć, czy aż tak źle, bo oczywiście z punktu widzenia chrześcijaństwa kryzys jest zawsze szansą, to znaczy zawsze możemy pójść do przodu, ale czy rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji świata, to znowuż wchodzimy w taką trudną, definicyjną sferę, ale świata postchrześcijańskiego, który na pewnym etapie stał się już nie chrześcijański, a czasem wprost antychrześcijański. Oczywiście tak, no, ale z drugiej strony też jakby to są procesy, które oglądamy od dawna, tak? Można powiedzieć, że w tej chwili one się nasilają. Ja chciałbym docenić ten tekst, który Marcin Kędzierski napisał. Moim zdaniem to jest ciąg dalszy takiej rozmowy, która się toczy między środowiskami wcześniej presji Klubu Jagiellońskiego, a także naszego środowiska w sprawie tego, jak w ogóle my, katolicy, powinniśmy odnajdywać się w sferze publicznej. I moim zdaniem ten głos jest takim ważnym głosem, chociaż on brzmi bardzo pesymistycznie, to jednocześnie jest takim głosem, który jakby otrzeźwia nas z imaginarium naszej polityki, które często zamyka nas w klatce, nas katolików, w klatce PiS-antyPiS na przykład, tak? Czyli pewnej bieżącej narracji, która w dodatku próbuje jakby wtłaczać nas w myślenie, że oto, nie wiem, na przykład obóz władzy to jest obóz prokatolicki, a obóz opozycyjny to jest obóz antykatolicki, tak? Marcin pokazuje to, że jakby właśnie w tym rozpadzie imaginarium, jak to nazywa, trzeba znaleźć drogę właściwie katolickiego osobnego myślenia i zdolności przeciwstawiania się właśnie różnym narracjom, które nas jakby próbują wsadzić w swój kontekst. Bo i zarówno będzie to narracja liberalna, która dla chrześcijaństwa ma swoje miejsce, ale też będzie to taka ta narracja, nazwijmy, prawicowa, która również instrumentalizuje katolicyzm, Kościół, i ta instrumentalizacja
jest dużym problemem. Jest zresztą problemem, efektem tego jest też nasza bezradność, tak? Bo im bardziej dajemy się wpisywać w pewne konteksty osobnych ideologii, tak to sobie nazwijmy, tym mniej sami potrafimy być głosem, który mówi coś światu nowego, czego on na co dzień nie słyszy. Oczywiście mnie troszkę w tym artykule niepokoił ten wątek takiego przyjmowania na siebie tej pozycji, że właśnie uważają nas za oszołomów i że tak faktycznie jest. Moim zdaniem to jest trochę taka narracja, którą nasi, nazwijmy to, przeciwnicy kulturowi chcą, żebyśmy na siebie przyjmowali, tak? A jednocześnie myślę, że to jest coś, co przemija, że to jest rodzaj takiej piany medialnej, którą się narzuca, można być odbiorcą, czy w ogóle dyskusji. Natomiast jednak ten język chrześcijański ciągle do ludzi trafia, ale nie często na poziomie konfesyjnym, ale pewnych naturalnych intuicji, jakie w człowieku drzemią. Dlatego uważam, że chrześcijańskie zaangażowanie w świat jest ciągle ważne. Troszkę zabrakło mi w tekście Marcina konkluzji, bo on jest taki ostatecznie bardzo pesymistyczny przez to, że opisuje rozpad pewnej spójnej, można być spójnego katolickiego myślenia w Polsce i jednocześnie i tak się po prostu kończy, tak? Znaczy, że przegraliśmy i przegraliśmy po prostu, tak? Natomiast moim zdaniem ten tekst daje nam szansę startu do zupełnie nowej, znaczy toczącej się od dawna, ale w tak w szerszym, można powiedzieć, kontekście publicystycznym i medialnym dyskusji o miejscu katolików w sferze publicznej. Do tego miejsca za chwilę przejdziemy, ale ja bym się jeszcze zatrzymał na tym pytaniu o rozpad imaginarium. Jeden z brytyjskich filozofów stawia taką tezę jeszcze bardziej radykalną, mówiąc, że problem chrześcijaństwa polega trochę na tym, że tak naprawdę ono odpowiada na pytanie, których ludzie już nie zadają. Albo jeszcze mocniej, pisał w ten sposób, jeszcze w XIX i przez większą część XX wieku istniały tak zwane dziury po transcendencji, które wypełniała klasa robotnicza, rozum, ekonomia, rynek, cokolwiek, ale były jakieś wartości, które były uważane za najwyższe. Postmodernizm, czy postpostmodernizm, czy postoświecenie doprowadziło do sytuacji, że tej dziury po transcendencji już nie ma. W związku z tym nie bardzo wiadomo, przez jaką przestrzeń chrześcijaństwo z jego odpowiedziami na najbardziej fundamentalne pytania ma przeniknąć do współczesnego człowieka. I kto wie, oczywiście zachowując świadomość, że to jest przerysowanie, także filozoficzne przerysowanie, że nie jest aż tak źle, bo umieramy i pytanie o śmierć pozostaje pytaniem aktualnym, bo cierpimy, bo pojawiają się nieprzewidziane okoliczności, które sprawiają, że wszystko się rozpada, no to wszystko nadal istnieje, ale jakoś ten nurt jego myślenia jest także obecny w dużo ostrożniejszym sformułowaniach, ale jednak także w myśleniu, czy w tekście Marcina Kędzierskiego. I właśnie o to chciałem się zapytać. Czy to trochę nie jest tak, że my próbujemy wchodzić z imaginarium w świat, który jest zupełnie inny, trochę tak jak próbowali wejść chrześcijanie w Japonii i się nie udało, bo okazało się, że imaginarium Japończyka jest tak radykalnie inne, że chrześcijaństwo niestety nigdy się tam nie przyjęło. Wydaje mi się, że ja, jak słusznie zauważył Tomasz Rowiński, ten tekst jest taki niedokończony, czy otwarty. Też nie ukrywam, że chciałem tym tekstem pobudzić dyskusję i trochę przekazać pałeczkę innym, którzy mogą zastanowić się, co z tego może wynikać i czy ta sytuacja jest aż tak beznadziejna. Ja też jej aż tak dramatycznie pewnie nie widzę, natomiast samo nazwanie sobie pewnych procesów wydaje mi się istotne, także dla samych katolików. Bo to, i to też bardzo wiele osób duchownych do mnie po tym tekście pisało, wskazując, że to jest dla nich cenny głos, ponieważ mówi, że muszą zmienić sposób, w jaki komunikują się na przykład z wiernymi. Tak? Więc to może być jakaś praktyczna konsekwencja tego tekstu. I mam przynajmniej nadzieję, że tak się stanie, że ten język, którym się posługujemy, będzie starał się w takich kategoriach bardziej współczesnego świata
pokazywać, czym jest Ewangelia w XXI wieku. I moim zdaniem to jest możliwe i to jest zadanie, które stoi przed każdym pokoleniem, aby wyrażać w tym bieżącym języku pewne ponadczasowe prawdy i wartości. Jedną z takich faktycznie trudności, którą się dzisiaj poruszamy, jest kwestia prawdy, istnienia obiektywnej prawdy, która dzisiaj już nikogo nie istnieje, nie interesuje, dlatego że chrześcijanie cały czas funkcjonują w takim przestrzeni, w której starają się pokazać i uargumentować, dlaczego jakaś wartość, dlaczego jakaś teza jest prawdziwa. Natomiast spotykamy się tak naprawdę z reakcją, że to nie jest istotne, ponieważ nie istnieje jedna obiektywna prawda, jest wiele prawd. I to, o co dzisiaj mogą walczyć chrześcijanie, wydaje mi się, to jest tak naprawdę już w tym świecie, już w tej świecie postprawdy, czy tej prawdy relatywnej, jest walka o to, abyśmy mogli funkcjonować jako równoległa narracja wobec tych narracji, które dzisiaj są wobec chrześcijaństwa albo obojętne, albo wrogie. Wydaje mi się, że nawet bardziej z naszej perspektywy niebezpieczne są te środowiska, czy te narracje, które są wobec wiary kompletnie indyferentne. I to jest, wydaje mi się, zadanie dzisiaj chrześcijan, aby pokazywać pewną autentyczną i atrakcyjną prezentację Ewangelii, która będzie funkcjonowała i będzie miała swoje miejsce w przestrzeni publicznej i z tej przestrzeni publicznej nie będzie rugowana. I w tym sensie to uważam za pewne niebezpieczeństwo czy pewną trudność. Nawet nie tyle, że ludzie nie będą szukali odpowiedzi na takie pytania, bo choćby pandemia COVID-19 pokazuje, że te pytania będą wracać. Natomiast pojawia się pytanie, czy te odpowiedzi, których my jako katolicy czy jako Kościół udzielamy, czy one nie zostaną zdyskredytowane, czy one nie będą ośmieszone, czy Jezus, który jawi się jako nadzieja także dla osób, które nie wiem, doświadczają cierpienia czy zła, czy będzie wciąż... Czy będzie możliwe, że go odrzucimy, czy inaczej, przyjmiemy go, ale przyjmiemy go jako postać śmieszną. I wydaje mi się, to jest dzisiaj chyba największe ryzyko, aby wciąż funkcjonować w tej rzeczywistości, gdzie chrześcijaństwo będzie dawało alternatywną odpowiedź, która może nie być przyjęta, ale ważne, żeby nie była zdyskredytowana. Ale to jest właśnie kluczowe pytanie, jak się zdaje, bo wracając do czasu początków chrześcijaństwa, no to wtedy oczywiście zgoda na pluralizm religijny była powszechna, ale wykluczone z niej było chrześcijaństwo, dlatego że ono odrzucało paradygmat tamtych religii. Uchodziło po prostu za ateizm, bo odrzucało wielu bogów. I z pewnej perspektywy można powiedzieć, że żyjemy przy pełnej świadomości różnic. W sytuacji analogicznej mamy dwa wielkie uniwersalizmy. Jeden ten laicki, tak go nazwijmy, pluralistyczny, dopuszczający wielość prawd i odrzucający radykalnie jako niezgodny ze sobą tą religię, która uznaje, że istnieje jedna prawda, czyli chrześcijaństwo. Z tej perspektywy można odnieść wrażenie, że niezależnie od tego, że na razie są to raczej spory pluszowe i śmierci medialne, ale jesteśmy trochę na kursie nieuchronnie kolizyjnym, Tomasz Rowiński. No tak, ale to jakby tutaj dużo zostało rzeczy jakby poruszonych. Teraz Marcin w swojej wypowiedzi zauważył kilka elementów, bo moim zdaniem jedna rzecz to jest sensu stricte religijna obecność, tak, chrześcijan, tak. Trochę czymś innym w dzisiejszym świecie jest nasza obecność i zadania w sferze publicznej, tak, dotyczące ładu społecznego, ładu publicznego, tak. Wydaje się, że jednak to jest przykład tego rozpadu imaginarium, że nie posługujemy się też w prosty sposób argumentami religijnymi, tak? Zresztą, co jest jakoś to naturalne dla chrześcijaństwa, to odwoływanie się do porządku naturalnego, tak? W sprawach publicznych czy politycznych, a nie w pierwszym rzędzie do argumentów religijnych. Więc wydaje mi się, że jedna kwestia, to jest kwestia, nazwijmy to, jakaś ewangelizacyjna, tak, sposobu, w jaki Kościół ma przechowywać i przekazywać swoją prawdę w taki sposób, żeby ona docierała do ludzi, a inna sprawa, troszkę inna, równoległa, można powiedzieć, zazębiająca się gdzieś oczywiście, ale w praktyce trochę inna, to jest to zmaganie się o pewien kształt życia społecznego, o kształt prawa w Polsce, tak? Tutaj konkretnie w Polsce, wobec też jakiejś tam presji cywilizacyjnej, jaka na nas jest wywierana z Zachodu, gdzie jakby w prosty sposób dominuje ten uniwersalizm, nazwijmy to, laicki. No, wydaje mi się, że to są takie dwie kwestie,
No i też jest, można powiedzieć, dochodzi do tego trzecia kwestia kryzysu w Kościele, czyli jakby w ogóle kryzysu, nazwijmy to, tożsamości katolickiej, tak? Tego, co jednak przez wieki było powiązane, to znaczy pewnych form przeżywania życia katolickiego połączonych z wiarą pewne prawdy życia katolickiego, pewne prawdy wiary. No można powiedzieć, że sam Kościół nie wspiera w odpowiednio mocny sposób katolików w ich obecności publicznej, dlatego że jakby rozpadł się w samym Kościele, można powiedzieć, w dużej mierze rozpadła się perspektywa naszej obecności. To znaczy mamy oczywiście magisterium społeczne, ale które przez wielu katolików nie jest traktowane poważnie, dlatego że w samym Kościele były silne nurty, które przestały go poważnie traktować. To są procesy trwające od lat 50., mocne w latach 70. Musimy zakończyć pierwszą część. Tomasz, tym wnioskiem kończymy pierwszą część. W latach 50. ten proces się zaczął, ale za chwilę wracamy do rozmowy i zadamy sobie pytanie o to, jak ma wyglądać polityka uprawiana przez katolików i czy ona jeszcze jest, jeśli katolicy zachowują imaginarium katolickie, możliwa i skuteczna. Zostańcie Państwo z nami.